Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, kolejny tydzień pięknej pogody. Jak na złość, o tej porze roku wielu klientów przypomina sobie o pewnym elemencie w samochodzie. Otóż o klimatyzacji. A przypomina sobie wtedy, kiedy przestaje działać, czy też działa z mniejszą skutecznością. O tym, jak zadbać o układ klimatyzacji, na czym polega serwis tak naprawdę coroczny tego układu, porozmawiam z panem Robertem Wierzartysem. Witam, panie Robercie. Witam pana, witam państwa, albo witam państwa, witam pana. Panie Robercie, jak co roku o tej porze zapewne sznur klientów z problemem działa bądź słabo działa właśnie układ klimatyzacji. Dlaczego tak się dzieje? No przeważnie klienci trafiają, kiedy już nie działa, tak? Nie działa ten układ klimatyzacji. I rzadko zdarza się z naszego doświadczenia czy z autopsji, żeby klienci jakby robili to cyklicznie, regularnie lub czy przy jakichś tam wymianach oleju, czy przy innych rzeczach. Po prostu najczęściej to dzieje się wtedy, tak jak wspomniałem, kiedy już nie działa. Co się dzieje w momencie, kiedy jeździmy dłuższy czas właśnie z niedziałającą klimatyzacją? Czy można temu w ogóle też zapobiec, że ta klimatyzacja będzie latami nam służyła? No. Czym nowiej, tym gorzej. Takie auta, może marek nie będę wymieniał, ale są takie grupy, gdzie już po 3 latach trzeba wymieniać chłodnice, bo klimatyzacji, bo już są albo skorodowane aluminium, albo pocięte drobinkami kurzu, może kurzu, nie, piasku, tak, z jezdni. Ze względu na umiejscowienie przed zderzakiem przednim i wlotami dostarczającym powietrze, tak, z zewnątrz. No to już takie, to już nagminne. 2 lata, 3 lata samochód już ma to zniszczone. Jakość tych elementów aluminiowych jest też, porównując, bo już parę lat dobrych robimy, to widzimy, ona cały czas spada. Jest coraz lżejsze, coraz chudsze i coraz słabsze, tak? Więc pierwsze problemy już są po 3 latach z układem klimatyzacji w pojazdach. Dobrze to wyłapać wcześniej, czyli te, jakby co roku robiąc ten przegląd, można sobie troszeczkę oszczędzić kosztów, zwłaszcza jeśli chodzi o nowy czynnik gazu, tak? Tam 100 gram nawet dochodzi do 90 zł, tak? No i jak jest 450, 500, 600, różnie bywa, to sobie łatwo policzyć, plus do tego urządzenie na nowy czynnik podłączenie i ta cała procedura i mamy ponad 1000 zł. A na czym, zapytam, na czym polega taki regularny, coroczny serwis? Jakie czynności w niego wchodzą? No tutaj często klienci mówią, żeby coś dobić, tak? Otóż to tak nie działa. Żeby dobić, trzeba wiedzieć ile. Przyjeżdżają takie auta przeładowane. Jeśli jest auto przeładowane czynnikiem, wtedy mamy wyższe ciśnienia, tak? Urządzenie pracuje w skrajnych ciśnieniach i też nie potrafi nie wytrzymać, czy przewód elastyczny, czy też aluminiowy. Więc prawidłowo wykonana usługa to jest odessanie tego czynnika, który tam jest, maszyna go tam sobie zważy, ile go jest, wykona próżnię, czyli osuszy układ z tego wszystkiego i uzupełni, tak, o brakującą ilość. Czyli tam... Tutaj, przepraszam, jeszcze się wtrącę, zanim uzupełni, jeszcze pamiętam z poprzednich lat, bo ten temat co roku powtarzamy, wykona test szczelności. Tak, test szczelności maszyny nie jest wiarygodny. Mamy dobre maszyny, jakościowe maszyny, i one przepuszczają, więc jeśli ubytek, bo to jeszcze analizuje się, jeśli jest jakieś podejrzenie, no to się wtedy tylko odciąga. Jeśli to jest na poziomie 50 do 100 gram, załóżmy po roku, no to można założyć, że to jest wynik dobry, no bo tak trzeba założyć. Teoretycznie nie powinno w ogóle ubyć. To jest jeszcze wynik dobry. Natomiast jeśli tam upadnie poniżej połowy jakby objętości, to już wiadomo, że jest nieszczelność i nie ma czego tego gazu tam dopompowywać lub uzupełniać. Trzeba szukać tej nieszczelności. No i szukanie nieszczelności to już jest problem jest, tak? My dysponujemy urządzeniami, które pracują na wodorze z dodatkiem wodoru do azotu i wykrywają nawet 2 atomy wodoru, tak? I jest problem znaleźć tą nieszczelność, jest minimalna nieszczelność, jest duży problem znaleźć, trzeba rozbierać tak analogicznie, zderzak, przód pojazdu, żeby dostać się do chłodnicy, no bo najczęściej tam w nowszych pojazdach to jest umiejscowione.
ta awaria, ale w starszych może być wszędzie. Jak są dwie strefy, to w ogóle poszerza okres poszukiwania, czy obszar poszukiwania do... No i no jest to problem, tak? Nic na to tak naprawdę nie poradzi się, bo ani się tej chłodnicy nie zasłoni, ani tych przywodów się nie powija. Jedyne, co mi tylko przychodzi do głowy, co ja znam osobiście, bo mamy tych trochę samochodów z tytułu tej wypożyczalni, trzeba myć. Aluminium też koroduje, jest to solo. Chemia ta, która bezdotykowa na myjniach, ona też jest bardzo agresywna i też te aluminium, można powiedzieć, pożera, tak jak listwo ozdobne aluminiowe czy inne rzeczy. Często właśnie przy myciu, przy pojazdów dodaje się więcej środka, żeby te mycie było łatwiejsze. No i wtedy lampy nam matowieją, te chłodnice korodują aluminiowe. Także chyba taki mamy, taki wiek, taki czas, tak to mniej więcej wygląda. No. Nie poradzimy sobie, wydaje mi się, z tym. No jedyne, co możemy, po prostu zrobić ten serwis raz w roku i jeśli ten ubytek jest minimalny, to i koszt tego serwisu też jest nieduży, jeśli chodzi o odciągnięcie czynnika, zważenie do uzupełnienia. Przy tej okazji jest wymieniany olej, czyli jeśli jest nawet jego za dużo, bo często różne firmy dodają kontrast, czy go trzeba, czy go nie trzeba. Te klimatyzacje są przeładowane tym olejem, tym kontrastem. To wszystko aż się świeci, się mieni, kiedy się odpina przewody, wypryskuje. Praktycznie takie uzupełnienie właściwe, to często, gęsto nie, maszyna nawet nie odzyska tego oleju, bo jest właściwa ilość. No, nie mówimy o tym, kiedy go nie ma, ale jest właściwa, ale często, gęsto to potrafi do 30 gram nawet wyciągnąć. I maszyna robi tak, że jeśli olej odciągnie, uzupełnia o część nowo tego oleju, samoistnie. Więc dobrze wiedzieć, co tam jest, to widać, bo są naczynia zbiorcze i w tych naczyniach widać, czy tam jest zopiłkowane, czy kolor tego oleju jest siwy, myszkowy, czyli coś się dzieje z pompą. No dużo rzeczy można wykluczyć. Po drugie, dobrze wykonany przegląd kończy się testem sprawności klimatyzacji i maszyna ma takie okna niskiego, wysokiego ciśnienia, w których widać, jak to pracuje. Czyli tak, niskie ciśnienie z reguły jest na poziomie tam 2 barów, do takiego stopnia schodzi. Na wysokim to jest 7 do 12, zdarza się, zbywają 15. Ale jeśli cokolwiek jest powyżej, znaczy, że układ nie jest wydajny, czyli nie schładza się. Jeśli jest wysokie ciśnienie lub też jest przypchany, czy dławica, czy osuszacz, innego typu rzeczy. I to jest ważne, bo zdarzają się klienci, którzy mają oberwane koła pasowe pompy klimatyzacji, bo sobie koła pompa nie radzi. Jest bardzo wysokie ciśnienie i obrywa, zrywa kliny, wałki, osie tych kół, także dosyć takie drogie naprawy później są. Pozostaje nam jeszcze oczywiście kolejna rzecz, czyli wnętrze auta, bo... No to nic nie da, to po prostu niczego nie zmieni. Tak, zwłaszcza, że jak ktoś jakiś sposób to robi regularny mniej więcej, to tam żadnych problemów z tym nie ma. Czy wielomiesięczny, że tak powiem, okres, gdzie nieużywany jest układ klimatyzacji, wpływa na jego trwałość?